To był człowiek bliski prezesowi, wielokrotnie się z prezesem pokazywał. Jeżeli dobrze pamiętam, to w ostatnich wyborach do Europarlamentu, no nieskutecznych dla Ale był jednym z tych osobiście popieranych przez Ale prezesa. Tak, no, było wystąpienie gdzieś w Wielkopolsce, gdzie prezes tam bardzo go chwalił i podkreślał. Nagle wszyscy nabrali wody w usta, jakby bojąc się z nim pokazać, czy dobre słowo o nim powiedzieć. Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem sedna sprawy jest Jan Krzysztof Ardanowski, były minister rolnictwa, były poseł Prawa i Sprawiedliwości, a dzisiaj poseł koła Kukiz 15. Dzień dobry, panie ministrze, witam. Witam, dzień dobry. Panie ministrze, Ryszard Czarnecki z zarzutami, kolejnymi w zasadzie zarzutami, bo usłyszał wcześniej te dotyczące kilometrówek. No, to jakaś ikoniczna postać dla Prawa i Sprawiedliwości na ten moment, o tyle, że przez takie zachowania straciliście właśnie władzę? Nie wiem, czy przez niego akurat, natomiast sprawa jest bulwersująca i musi być, rozpasanie. Musi być wyjaśniona, bo i ta kwestia tych kilometrówek, ale dla mnie również bulwersująca sprawa tej uczelni, gdzie Ryszard był jednak jakąś tam ważną osobą. Ja w ogóle uważam, że poziom dyplomów ze wszystkich uczelni w Polsce jest dramatycznie niższy niż to było kiedyś, może nawet matura kiedyś była ważniejsza niż część tych dyplomów, ale jeżeli prawdą jest handlowanie dyplomami, sprzedawanie dyplomów, no to jest skandal, to jest w ogóle utrata zaufania nie tylko do tej uczelni, ale również do instytucji kontrolnych i nadzorujących. Ale na ile znam Czarneckiego, on by się nie uchylał również od osobistego stawienia, jeżeli byłby wezwany. Mhm. Więc ta szopka na lotnisku, która miała być takim pokazem siły, proszę bardzo, go zamkniemy, czapniemy będzie gdzieś tam dostarczany w asyście również mediów, to jest niepoważne. Jeżeli jest próba, czy przekonanie, podejrzenie, że ktoś ucieknie, że będzie mataczył, to wtedy rzeczywiście jakiś przymus bezpośredni, czy zatrzymanie jest zasadne. Natomiast wydaje mi się, że wysłuchanie również audiatur et altera pars, czyli wysłuchanie jego argumentów, mogło się odbyć bez tej szopki z zatrzymaniem. Natomiast no, sprawa... Tak było z poprzednimi zarzutami, zresztą w sprawie kilometrów. Sprawa musi być wyjaśniona i chciałbym wierzyć, że to wszystko jest tylko i wyłącznie zemstą polityczną ze strony Tuska czy obecnej ekipy. Ale panie ministrze, dlaczego Ryszard Czarnecki, jak obejrzałby się za siebie w tej chwili, tak oczywiście w przenośni to wszystko należy traktować, co mówię, to nie zobaczyłby żadnego chyba polityka Prawa i Sprawiedliwości. Nie widać jakiejś zmasowanej obrony polityków Prawa i Sprawiedliwości. Ja nie widzę tej obrony. No właśnie, dlaczego? To był człowiek bliski prezesowi, wielokrotnie się z prezesem pokazywał. Jeżeli dobrze pamiętam, to w ostatnich wyborach do Europarlamentu, no nieskutecznych dla Ale był jednym z tych osobiście popieranych przez Ale prezesa. Tak, no, było wystąpienie gdzieś w Wielkopolsce, gdzie prezes tam bardzo go chwalił i podkreślał. Nagle wszyscy nabrali wody w usta, jakby bojąc się z nim pokazać, czy dobre słowo o nim powiedzieć. Nie wierzą w niewinność? Pewnie nie wierzą w niewinność, bo czym to inaczej wytłumaczyć? Tylko, że mnie się zdaje, i ja o tym mówię otwarcie, zresztą to był jeden z powodów mojego odejścia z PiS-u, oprócz bardzo wielu rzeczy dobrych, które przez te 8 lat, w szczególności w pierwszej kadencji, udało nam się zrobić. I twierdzenie, że wszystko było źle, że państwo zmarnowane, a wszyscy z PiS-u to złodzieje, to jest łajdactwo i nadużycie, po prostu takie twierdzenie. Ale niestety dostrzegałem również, że na plecach PiS-u, z rekomendacji PiS-u, wielu cwaniaków, różnych kombinatorów gdzieś kasę trzepało, jak to młodzież mówi. Mhm. My się czasami nawet w PiS-ie wstydziliśmy tego, te tłuste koty, to wszystko. No, ale dlaczego tak mało robiliście, żeby to zmienić, panie ministrze? No, zawsze to było za jakimś przyzwoleniem tak zwanego kierownictwa. To nie jest tak, że to pokryjomu gdzieś tam ktoś nie wiedział. Przykłady choćby najbliższego otoczenia prezesa, nie wiem, Sobolewskiego choćby, pokazują, że o tych różnych teraz się okazuje bulwersujących sytuacjach wcześniej zapewne ktoś też wiedział. Ale nie wolno takiego odium zrzucać na wszystkich ludzi związanych z PiS-em, na wszystkich członków PiS-u. Ta stygmatyzacja, którą w tej chwili stosuje ekipa Donalda Tuska, no mając dominację w mediach,
praktycznie ludzie PiS-u nawet nie bardzo mogą się bronić, dotrzeć do społeczeństwa z jakimś wyjaśnieniem i tak dalej. To jest przesady, panie ministrze. No jest, mediów, nie wiem, są takie tożsamościowe media kojarzone z Prawem i Sprawiedliwością, a są takie jak to są media, nasze medium, w którym są politycy każdej opcji i ci z Platformy mogą atakować, a ci z PiS-u mogą się bardzo bronić. Dobrze, że takie media jak wasze są, bo inne to są media niszowe, choćby tam Republika, o której się tyle mówi. To nie jest nisza Republika, dzisiaj, panie ministrze. Może mogą dalności TVN24. W każdym razie ja uważam, i to jest moja ogólna konkluzja, że rozliczenie afer, różnych złodziejstwa, przestępstw musi się odbywać, ale takie formułowanie a priori ogólnych takich sformułowań złodzieje, jasne, przez zmarnowane, to jest po prostu łajdactwo. Panie ministrze, chciałem zapytać, zbliża się rok od wyborów parlamentarnych. 15 października 2023 roku miało one miejsce. Jaki to był rok dla polskiego rolnictwa? Bo rząd przygotowuje takie podsumowanie, zresztą w tym studiu zapowiadali takie działania politycy rządzącej koalicji, że Anna Maria Żukowska mówiła niedawno, że właśnie 15 października będzie takie podsumowanie, pokazanie tego wszystkiego, co udało się zrobić. Dla rolnictwa to był dobry rok? Widzi pan jakieś osiągnięcia znaczące? Bo dużo mówiło się o rolnictwie w kontekście Ukrainy parę miesięcy temu. Nie był dobry rok i nastroje na wsi są bardzo kiepskie. Przede wszystkim niepewność. Niepewność, co się dalej będzie działo. Ale coś się zmieniło, jeżeli chodzi o... Dobrze, PiS również głupot narobił i to sprawiło, że część ludzi na wsi nie poszła na wybory. To było takie przekonanie, że dotacjami, obietnicą dotacji można kupić przychylność wyborców. Natomiast nie było rozliczenia, kto sprowadzał zboże z Ukrainy, które rozchwiało rynek i do tej pory... Ostatecznie ta lista została... Ale lista w sposób taki, że mało czytelny, bo ona nie została zagregadowana, podane nazwy firm w wielu miejscach, na krótko zresztą, natomiast nie podane, ile te poszczególne firmy sprowadziły, bo ja jeszcze rozumiem chłopa, który ma samochód ciężarowy i jakieś tam świnie czy kury, że pojechał na granicę i parę dziesiąt ton zboża przywiózł, żeby było taniej, ale firmy, które sprowadziły kilkaset tysięcy ton zboża i zarobiły na tym dziesiątki czy setki milionów, to nie powinno przejść bez echa. To nie może być sytuacji... No to były śledztwa prokuratury chyba, panie ministrze, też, prawda? Toczą się jakieś śledztwa prokuratury. Boję się, że łeb będzie temu ukręcony i nikt za to nie beknie. Natomiast, ale cokolwiek się zmieniło, jeżeli chodzi o Tu się nakłada parę spraw. Z jednej strony tam te pretensje do PiS-u w dużej mierze uzasadnione. Natomiast protesty rolnicze, które były powszechne, które były największym może protestem rolników w historii powojennej Polski, były adresowane wprost do rządu Donalda Tuska, żeby powstrzymał Zielony Ład, żeby powstrzymał ten niszczący import z Ukrainy, żeby zaczął z rolnikami rozmawiać, a nie tylko kuglować i ich kiwać i skłócać. No i protesty wygasły. Tak, to niewątpliwie panu premierowi Tuskowi się udało protesty ugorowania chociażby, prawda? Protesty spacyfikować, posługiwał się tutaj i panem Kołodziejczakiem i różnymi trikami, do których ma, jak to mówią na wsi, dryk. Natomiast obietnice Komisji Europejskiej przed wyborami dotyczące poluzowania Zielonego Ładu były tylko i wyłącznie bałamutnym jakimś takim bajkami opowiadanymi, bo to wycofanie z odłogowania to jest na określony czas i to nie było najważniejsze. Drugie, odejście od zmianowania, to jest głupie, w ogóle rolnicy tego nie postulowali. Natomiast już tuż po powołaniu pani von der Leyen na przewodniczącą, czy nawet jeszcze w mowie wstępnej, powiedziała, że żadnego odstępstwa od Zielonego Ładu nie będzie i to komisja będzie twardo realizowała. Czyli rolnicy zostali oszukani? Tak, zostali oszukani na poziomie europejskim i moim zdaniem te protesty wrócą. Rolnicy może są grupą, która pierwsza zorientowała się, czym ma być Zielony Ład. Nie tylko dotyczy to rolnictwa, ale przecież budynków, w których mieszkamy, samochodów, którymi jeździmy, ubrań, wytwarzanie energii, wszystkiego. To będzie doprowadzenie Europy do bankructwa, do biedy wszystkich konsumentów europejskich, ale w pierwszej kolejności w czapę dostaną rolnicy, tak Unia Europejska to sobie zaplanowała. Wykasować produkcję żywności w Europie, co samo w sobie jest głupotą, i uzależnić Europę od żywności sprowadzanej z zewnątrz. Więc do Ukrainy na chwilę wracając. Problem ukraińskiego zboża w kontekście tych żniw, które za nami parę tygodni temu mieliśmy przecież żniwa. Nie ma już teraz tego problemu, panie ministrze?
Problem jest cały czas, ponieważ zapasy w dalszym ciągu rzutują na aktualną sytuację. Żniwa w tym roku były tak mniej więcej podobne jak średnia z wielolecia. Mhm. Szacuje się, że troszkę mniej, może 4%. Kukurydza powinna to trochę nadrobić, ale nie ma rekordowych plonów, które by ewentualnie uzasadniały spadek cen, że jak czegoś jest dużo, to gra podaży i popytu. Natomiast zboża jest nie za dużo, jest kiepskiej jakości, a ceny spadają. Czym to wytłumaczyć? Tym, że w magazynach jest cały czas zboże ukraińskie, bo innego tłumaczenia nie ma. Więc nastroje na wsi są bardzo minorowe. Ludzie są naprawdę, naprawdę rozczarowani. Nawet w wielu regionach Polski, ja tego akurat nie pochwalam, ale rolnicy bojkotowali dożynki, nie chcieli w ogóle, żeby świętować, bo nie ma czego. Mieli pretensje do wszystkich polityków od lewa do prawa, że sobie o nas przypominacie tylko wtedy właśnie przy dożynkach, festynie, tam łody rydy, żeby gdzieś tu w sukienkach ktoś tam w wianuszkach występował, pośpiewał, dał chlebek i niech spieprza, bo to najczęściej tak to, tak to jest te dożynki zorganizowane. Albo przypominacie sobie o nas tylko i wyłącznie przed wyborami. To jest bardzo ważny dział polskiej gospodarki. Może jeden z najważniejszych, zapewniający bezpieczeństwo żywnościowe, które musimy porównywać z bezpieczeństwem energetycznym i militarnym. Jak nie będzie jedzenia, to cała reszta też działać nie będzie. I to bezpieczeństwo może zapewnić tylko własne rolnictwo. Nie Ukraina, nie Nowa Zelandia, nie Brazylia, czy tam Ameryka Południowa, tylko własne rolnictwo i trzeba o nie dbać. Panie ministrze, to na koniec radiowej części naszej rozmowy jeszcze internetowa dogrywka ciągle przed nami. Zapytam o Prawo i Sprawiedliwość i planowane zmiany w tej formacji, do której pan już nie należy. Prezes Kaczyński ma zrobić krok w tył i oddać sporo władzy tej bieżącej, wykonawczej władzy w partii, no, pokoleniu 40-latków, tak umownie. Wierzy pan w to, że prezes... Nie, oczywiście, że nie wierzę. To jest, jak to młodzież mówi, ściema. Pan prezes traktuje, o tym zresztą mówiłem wielokrotnie, traktuje Prawo i Sprawiedliwość jako swoją prywatną partię. Nawet myślę, że jest takie myślenie, że jako własnym dziecku, że jeżeli on by miał odejść, to i to dziecko niech idzie do grobu. Prezes uważa, że bez niego, i w tym jest upewniany przez to jego otoczenie, dwór pochlebców, którzy go trochę izolują od świata, może bardzo nawet izolują, wpływając na jego sposób myślenia, że jeżeli by jego zabrakło, to się rozleci wszystko. Więc ewentualne nawet zmiany, bo tam jakaś rada nadzorcza... Jakieś kuglowanie tylko? To jest kuglowanie. Prezes, dopóki będzie żył, tą partią będzie rządził. Tu kropkę postawmy, panie ministrze, w internetowej dogrywce więcej. Jan Krzysztof Ardanowski to dzisiejszy gość Sedna Sprawy. Po to więcej zapraszamy na nasz YouTube. Dobrego dnia. Radio Plus. Sedno Sprawy. Jan Krzysztof Ardanowski, były polityk Prawa i Sprawiedliwości, dzisiaj poseł Kukiz15 i doradca prezydenta Rzeczypospolitej. Także dzień dobry, panie ministrze, witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Ponownie pytałem o Prawo i Sprawiedliwość, o te zmiany, które się będą odbywały w najbliższych tygodniach. Najprawdopodobniej 28 października, chyba września, to kongres PiS-u. Ale pan minister swoją polityczną drogą poszedł. Póki co to jest koło Kukiz15, ale miała być partia polityczna, panie ministrze. No ona będzie, ale nie, to wszyscy mnie o to pytacie. Partia będzie potrzebna na wybory. Wybory moim zdaniem będą w terminie konstytucyjnym. Obecna koalicja, nawet jeżeli ma jakieś tam między sobą tarcia w sprawie aborcji, związków homoseksualnych, Bóg wie tam czego jeszcze, to, polityki mieszkaniowej, to mimo wszystko się nie rozleci, bo powiem to bardzo brutalnie, koryto bardzo łączy. Widać to było za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Historia się powtarza. W związku z tym nie spodziewam się, jeżeli przedterminowe wybory ewentualnie będą wtedy, kiedy Donald Tusk dojdzie, że jemu się opłacą. Pewnie po wyborach prezydenckich albo by nie chciał zwiększyć swój stan posiadania, bo tak mu różne analizy będą wskazywały. Na pewno nie rozpad koalicji, ani opozycja nie doprowadzi do przedterminowych wyborów. W związku z tym jest pytanie zasadnicze, czy Prawo i Sprawiedliwość, najważniejsza partia na polskiej prawicy, chociaż te podziały prawica, lewica, one się programowo zaczynają mocno zacierać, tak umownie tak możemy powiedzieć, czy Prawo i Sprawiedliwość jest w stanie odzyskać władzę? Moim zdaniem nie jest. Nawet jeżeli ubędzie, i to się dzieje, poparcia dla Donalda Tuska, rozczarowania rządami, ten rok to jest rok,
chciałbym tylko wierzyć, że nieudolności. To jest chyba rok działalności na szkodę Polski nawet w niektórych obszarach. Wycofywanie się z tych dużych inwestycji infrastrukturalnych, które miały być dla Polski ważne, jest tego przykładem. Nawet jeżeli ludzie się odsuną od obecnej ekipy, to nie będą głosować na Prawo i Sprawiedliwość. Wydaje mi się, że zdolności integracyjne PiS-u są bliskie zera. Zdolności koalicyjne żadne. Konfederacja. Nikt z PiS-em rozmawiać nie chce. Konfederacja też nie chce rozmawiać. Natomiast... Jak okaże się, że wybory, a nie jeden sondaż to pokazuje, że wyborcy daliby ponad 50% mandatów w Sejmie Konfederacji i Prawu i Sprawiedliwości, a są sondaże, przypomnę, które pokazują takie wyniki, no to myślę, że wtedy Konfederacja dobrze byłaby skłonna do rozmowy. Konfederacja... Ona nie liczy na 50%. Ja życzę dobrze Konfederacji, jak również wszystkim innym partiom prawicowym. Nigdy bym się nie odważył twierdzić, że to ruskie onuce, czy tam jakieś imputować. Wielu polityków PiS tak mówiło. No tak, działalność na szkole, ale ja nie. Ja nawet Bosaka broniłem jako jedyny z klubu, twardo przed jego odwołaniem z funkcji wicemarszałka. Bo nie wolno przykładać ręki do niszczenia innych formacji prawicowych. Natomiast jest duże w społeczeństwie, bardzo duża grupa ludzi o myśleniu konserwatywnym, prawicowym, tradycyjnym, patriotycznym, niepodległościowym, z szacunkiem dla polskiej tradycji, dla tradycji kościoła, religii w Polsce. Którzy nie lubią PiS, tak? Nie to, żeby tworzyć jakąś partię kościelną dla biskupów, ale nie wolno pozwolić na pomiatanie ludźmi wierzącymi, lekceważenie, kpienie z wiary. To jest absolutnie coś podłego. Ale ci ludzie mówią tak, ale my na PiS nie zagłosujemy. Najwyżej nie pójdziemy na wybory, jeżeli będzie alternatywy. I ja chcę w porozumieniu z innymi politykami, podobne zdanie mają politycy Kukiz 15. Oni zresztą... Paweł Kukiz, Marek Jakub, Jarosław Sachajko, ale kto jeszcze oni, poza Kukiz 15? Oni ze mną rozmawiali. Wie pan, na tym etapie doszliśmy do wniosku, że wcale nie są potrzebni następni posłowie. Ponieważ struktura Sejmu jest zabetonowana. Większość stabilna, będzie rządziła, idzie walec w głosowaniach. Można sobie potupać, pokrzyczeć, więc nie ma znaczenia, czy ta opozycja będzie w klubach, w kołach, tam... Ale jakieś pozaparlamentarne środowiska? A pozaparlamentarne się bardzo angażują. Niedługo, jakie nazwiska, jakie środowiska? Między innymi Ruch Obrony Polaków Witolda Gadowskiego. Poważne przedsięwzięcie. No, na pewno w mediach społecznościowych bardzo silna No i to jest wielu takich ludzi, czy wiele środowisk, które się integrują. I chodzi o to, jak profesor Zybertowicz mówi, żeby powstawał taki archipelag wolności, których trzeba w pewnym momencie połączyć. Mam nadzieję, że ta odwieczna kłótliwość prawicy, te konwenty świętej Katarzyny, to wszystko tam, mnóstwo liderów, każdy ego niesamowite, że uda się to pokonać. Mam taką nadzieję, pewności nie mam. Natomiast na razie trzeba budować środowiska od dołu, analizować, ustalać, co nas łączy. I rok przed wyborami. Policzyć się i w odpowiednim momencie. No nie w ostatniej chwili, bo to trzeba zaistnieć z programem, z ludźmi i tak dalej. Trzeba zaistnieć. Natomiast jeszcze pan pytał o posłów. Wielu posłów ze mną rozmawia i mówi tak, a dasz gwarancję, że my się dostaniemy do Sejmu z następnej jakiejś listy? A kto w polityce da jakąkolwiek gwarancję? Myślałem, że ci posłowie to dla Polski, panie. A czy mają gwarancję? Dla tak, a czy mają gwarancję, że u pana prezesa Kaczyńskiego ławka już się nie zrobiła na tyle krótka, że też się nie dostaną? No nie ma gwarancji. Ja bym chciał, żeby tworząc ten ruch oddolny, który stanie się partią polityczną i to nie jest żadne łapanie pcheł. Naprawdę to wszystko się ładnie toczy. Może wakacje nie były dobrym okresem, to nigdy nie jest taki dynamiczny okres, ale teraz się będzie dużo działo. Natomiast chodzi o to, żeby wykreować nowych liderów, młodych ludzi, nowe środowiska, nowe elity polityczne gdzieś tam w Polsce, w tych małych społecznościach, żeby oni również mogli decydować o losie Polski, a nie tylko paru starych dziadków, którzy kierują partiami, którzy decydują o kształcie listy, miejscach na listach. No tak, ale jak już pan o tych starych dziadkach mówi, no to chyba nie ci dziadkowie mają kreować tych nowych liderów i wskazać palcem, kto ma być tymi nowymi liderami, tylko to liderzy to powinni już być. Wie pan, ja już też taki młody nie jestem. Jeszcze może nie jakimś tam stetryczałym dziadkiem, bo głowa jeszcze pracuje, ale właśnie o to chodzi, żeby pewne weryfikacje w środowiskach od dołu wykreowały tych liderów, a nie będziesz nosił za mną... To oni już tam powinni być ci liderzy, którzy... I są. Na przykład cały ruch
oddolny ruch protestujących rolników, którzy sami zostali namaszczeni w powiatach na tych protestach. Z tych ostatnich protestów. Oni nie utożsamiają się z żadną partią polityczną, z żadną organizacją rolniczą, uważając, że te organizacje słabo działają na rzecz rolników, ale to są lokalni liderzy, którzy się sami w jakiś sposób, jak perły jakieś tam... A rola prezydenta Andrzeja Dudy w tym wszystkim? Za rok już byłego prezydenta Andrzeja Dudy? Ja rozmawiałem z panem prezydentem. Poważna rozmowa, mi się wydaje. Znamy się długie lata. Byliśmy doradcami u Lecha Kaczyńskiego, więc łączy... Dzisiaj pan jest doradcą prezydenta. Kieruję Radą do Spraw Wsi i Rolnictwa. To jest bardziej złożone, bo gdyby być doradcą, musiałbym przestać być posłem. A dla mnie bycie posłem z poparciem kilkudziesięciu tysięcy ludzi jest ważniejsze niż bycie nawet na dużo lepszych warunkach finansowych doradcą. Do tej rozmowy wracając. Tak, natomiast pan prezydent, go zapytałem wprost, czy będziesz tworzył jakiś ruch społeczny, bo prawica wymaga tego, potrzebuje. Nowa organizacja prawicy jest potrzebna, żeby wygrać następne wybory parlamentarne. Bo w przeciwnym wypadku to walkowerem oddajemy ekipie liberalnej Tuska, czy w innej tam konfiguracji, ale oddajemy rządy w Polsce. Stwierdził, że on nie jest zainteresowany tworzeniem, ponieważ nie lubi działalności partyjnej, nie zna się na tym, to nie jest jego żywioł. Zresztą to widać. Ja zadałem pytanie... I też było przed prezydenturą też. Tak, ja zadałem pytanie w takim razie, panie prezydencie, jak pan się odnosi do mojej inicjatywy realizowanej z wieloma innymi ludźmi, z dużą życzliwością. Bo prawica, bo organizacja centroprawicy tego wymaga. To można mówić o jakimś patronacie prezydenta Andrzeja Dudy? Ja bym chciał, ale nie chcę go też w żaden sposób manewrowywać, tak? Stygmatyzować. To jest ważna postać w polskiej polityce. Cieszyłbym się, gdyby takim patronem szeroko rozumianej prawicy został. Pewnie chce przejść do historii jako dobry prezydent. Uważam, że wielkich błędów nie popełnił. Z niektórymi jego decyzjami się nie zgadzam. To też jest inna sprawa. Ale na pewno przejdzie do historii jako dobry prezydent. Panie ministrze, to na koniec jedną rzecz jeszcze pana chciałem zapytać. Pan przez miesiące, no lata w zasadzie nawet, krytykował chyba najostrzej, jeżeli chodzi o tę krytykę wewnętrzną prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, czyli osobę, która za krytyką chyba nie przepada i żadne wewnętrzne procedury dyscyplinarne nie zostały nigdy wszczęte. Nikt pana z Prawa i Sprawiedliwości nie wyrzucił. W końcu pan sam z tej partii i z klubu odszedł na swoich warunkach. I chciałem zapytać, dlaczego prezes nie chciał pana z PiS-u wyrzucić, pana zdaniem, czy ma słabość do pana, czy pana ceni, nie, czy się pana obawia? Pan, bo szczerze mówiąc, nie pamiętam takiej sytuacji, żeby ktoś w PiS-ie sobie mógł na tyle pozwolić. Ja takiej wiwisekcji nie przeprowadzałem, ale tak. Ale kojarzy pan taki przykład? Wszyscy, którzy postawili się prezesowi choćby przy piące dla zwierząt, praktycznie prawie wszyscy, może poza nielicznymi, którzy się pokajali i przyszli, tak jak Kowalczyk na przykład, wszyscy inni zostali usunięci. Zresztą w PiS-ie przez lata, a jestem w PiS-ie, byłem 23 lata, wielu ważnych ludzi, rozsądnych, mądrych, mogę tu i wspomnieć Ludwika Dorna i Maćka Płażyńskiego, z którym się przyjaźniłem, Ujazdowskiego, Marka Jurka, każdy z nich w jakiś sposób był tam kiedyś z PiS-em powiązany. Wszyscy zostali usunięci. No Marszałek Płażyński to raczej z Platformy usunięty został w PiS-ie. Ale kandydował kiedyś z listy PiS-u, o czym mało kto wie. Do Senatu kandydował z listy PiS-u. Natomiast ci wszyscy politycy mieli jedną, zdaniem prezesa, jak sądzę, wadę. Nie byli posłuszni. Ja nie jestem posłuszny. Ja jestem w stanie, rozumiem, że polityka jest grą zespołową, kompromisy są potrzebne, ale nie w sprawach etyki, moralności i sumienia. Nigdy się nie zgodzę, a widziałem to, że posłowie płakali, głosując tak, jak Kaczyński polecił, choćby przy tej piące dla zwierząt. Natomiast ja nigdy swoich poglądów nie ukrywałem. Może moja pozycja wśród rolników, wypracowana przez lata, całe moje dorosłe życie, to jest rolnictwo. Ja pochodzę z gospodarstwa. Mówiła, że się zwyczajnie kierownictwo PiS-u bało. Że może właśnie było przekonanie i taka kalkulacja, że stracą w oczach rolników. Chociaż dalsze miejsce na liście to też miało tak dać, że niech sobie potupie, pohałasuje. Wsi nie zrazi, ale się nie dostanie. No się okazało, że znowu kilkadziesiąt tysięcy ludzi na mnie głosowało. Ale to już jest dla mnie historia, to jest przeszłość. Nie życzę PiS-owi źle, ale to jest też trochę taki zawód, nie tylko mój, rozczarowanie. Tyle atutów mieć w ręku i przegrać wybory na własne życzenie,
to jest coś złego. I trzeba szukać nowych pomysłów, nowych rozwiązań, żeby prawica wróciła do gry, żeby się liczyła w następnych wyborach, bo inaczej obecna ekipa Polskę zmarnuje. A mówił tu Jan Krzysztof Ardanowski, były minister rolnictwa, były polityk przez ponad 2 dekady Prawa i Sprawiedliwości, a dzisiaj członek koła Kukiz15, poseł i szef Prezydenckiej Rady do Spraw Rolnictwa. Bardzo dziękuję panu ministrowi. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich serdecznie, szczęść Boże. I ja państwa pozdrawiam, dobrego dnia. Radio Plus. Sedno sprawy.